Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a tu jest Let's Play Spyro 3 Year of the Dragon, więc pewnie się zastanawiacie, dlaczego się widzimy w moim PSP. Otóż dlatego, że... chwila, coś tu... Kusz na mikrofonie, o Boże. Dlatego, że... A nie nagrywam na PS3. Jest to spowodowane tym, że wersja na PS3 jest amerykańska. Co idzie w parze to, że gra wysyła sygnał NTSC. Jako iż no, jesteśmy w Europie, a w każdym razie ja, to tutaj jest sygnał PAL, przez co są zakłócenia w dźwięku, typu, że dźwięk się strasznie spóźnia odnośnie do gry. Więc co zrobiłem? Jako iż mam konsolę, która jest... region free, czy jakby to przetłumaczyć na polski, to mogę wgrać tutaj gry palowe i NTSC i nie ma żadnej różnicy, to ta sama konsola wysyła taki sam obraz do telewizora. Czyli, że jak mamy grę NTSC, to nieważne, czy to jest gra NTSC, czy nie, sygnał będzie bardzo dobry. Więc stwierdziłem sobie, kurde, no wystarczy, że teraz sobie załatwię wersję Greatest Hits Spyro 3, no i będzie ok. Załatwiłem sobie i pewnie się zastanawiacie, ale po co ci ta wersja Greatest Hits? Czemu? Ponieważ są w niej soundtrack, że inaczej. Są w niej niektóre muzyki, które nie były w oryginale. Bo to Greatest Hits to jest tak mniej więcej tak wersja 1.1 albo 1.01. Taki patch, powiedzmy, więc najpierw oczywiście ma synchronizacja, żeby wszystko było ok. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. W ogóle zapomniałem, że ja muszę sobie podgłosić kompletnie też telewizor. Ach ta. Bola. Nie wiem. Ale tak, ludzie, mam, jak możliwe, że słyszycie, mam już mój najukochańszy... Kurde. Słychać mnie? Tak, słychać mnie. Boże, bo ja tu się bawię, żeby to przemieścić, a zapomniałem, że to nie od dołu, tylko od góry się trzeba mikrofon przemieszczać. I tak, wreszcie mam mój statyw, więc wreszcie to jakoś będzie mnie bardzo... Nie lepiej słuchać, niż tak bym mówił obok mikrofonu, niż przed nim. Więc co, no wreszcie może zacznijmy, bo 3 minuty gadam, jeszcze nie zacząłem gry kompletnie. Ale spokojnie, w tej grze jest troszkę cutscenek, więc... Aha, i od razu mówię, nie ma tutaj żadnego tła i tak dalej do gry na PS1, ponieważ no sam ją konwertowałem, więc... Więc starałem się po prostu, żeby to było wszystko ok, a nie żeby to po prostu było ładne. W grze jest ustawiona rozdzielczość największa i wszystko inne, żeby jak najlepiej to działało. Nie bawiłem się z ładowaniem dysku, ponieważ sądziłem, że to jest niepotrzebne. I dobra, Sony Computer Entertainment America presents an Universal Interactive Studios. Created and developed by Insomniac Games. Tak, pozdrawiam dla tych, którzy zrozumieją aluzję. No i... Spyro. Żadnego opóźnienia w audio. Tak, jak już możecie się domyśleć, gra się skupia na... jajkach. Użyjemy sosa drugiego, ponieważ na socie pierwszym mam moje zapisy gry. I tu mam 2%, nie wiem nawet skąd. W sumie to na... Czy to go sobie... Tak. Kolejna nowa zmiana, że możemy sobie personalizować nasze save'y. I możemy wybrać sobie jaką chcemy ikonkę. Ja sobie wybiorę Spyro. No i cutscenka. I już się zamykam.
managed to capture the eggs, Your Highness. Every last one. Excellent. Maybe you will amount to something after all. Now, go guard the tunnels. Stop anyone from coming through. The holes came out on the other side of the dragon worlds. We found some of the eggs, but they were too heavy to carry back. The other side of the world? The forgotten worlds. Spyro, you'll have to go. Nobody else can fit down the holes. Yeah, come on, let's go! Find the eggs and bring them back, Spyro. You're our only chance. You got it. No i dobra. Znowu się Julia murzy. Musiałem to powiedzieć. Ogólnie tak, koncepcja Spyro nie została tutaj zmieniona. Mam oczy. Jedna rzecz jest taka, że od razu mam wszystkie nasze zdolności, jakie mieliśmy pod koniec Spyro dwójki. Co jest bardzo fajne, bo nie musimy już nic praktycznie zdobywać. Niestety nie ma tu. Jest. Może i jest to zrobione na silniku Spyro dwójki, ale jest. Są tu wiele zmian dotyczących. Wielkie zmiany dotyczące fizyki. Czemu? Ponieważ do gry została wprowadzona największa nowość ze wszystkich trzech. Nie wiem czemu, ale chciałem powiedzieć czterech. Czyli. No dobra, Bianka. So, you're the one in charge of rescuing the eggs, huh? How sad. Look here, dragon. If you know what's good for you, you'll turn around and crawl back up that hole you came through. Those eggs belong to us now, and I've hidden them in places you'll never find in 1,000 years. Besides, even if you could find an egg, our expertly trained armies will dispose of you and take it back. Do I make myself clear? If I find you here again, I am going to be very angry. And you won't like me when I'm angry. Nie lubię cię już teraz. Co zmieni to, że będzie zła? Więc do gry został wprowadzony system wielu postaci. Nie będą za nami chodziły jakieś inne postacie, tylko po prostu niektóre poziomy będą wymagały od nas drugiej postaci, która będzie po prostu się z nami zmieniała w pewnym momencie. No i przez to musiała być zmiana fizyka, przez co nie ma double jumpa. Innymi słowy, nie zbreakujemy tej gry aż tak bardzo. Cały czas są pewne glitche, które mam nadzieję, że wam zademonstruję. Izabela. Pierwsze nasze jajko to Izabela. Więc tak, musimy znaleźć jajka, ponieważ Bianka wraz ze swoimi sługami ukradła nam je. Musimy znaleźć je. Ale rymy. Bodajże jest ich 117 łącznie. Chyba, że się mylę. 148. Oraz możemy tutaj też w tej grze sterować Sparks. Nie wiem, czy to pokażę jednak w tym odcinku, ale no na pewno to w końcu pokażę, bo robimy oczywiście to na 116, 119 Pro. Nie pamiętam, ile już w tej grze można było zdobyć procent. Więc tak, najpierw oczywiście wyprocentujemy Hub World, który jest tutaj najłatwiejszy, bądź co bądź to przejścia. Nasz przejścia, wyprocentowania. Więc po prostu wam wyjaśnię. Niestety została tu stąd usunięta najlepsza rzecz, czyli fanfary. Ale co jest najśmieszniejsze, gra ma nieusunięty. Gra ma usunięty plik z fanfarami, przez co dzięki temu mogłem uzyskać te fanfary i możliwe, że będę je wstawiał
na końcu każdego poziomu jak 100% jego. Wiecie, taki, tak po prostu, żeby było przyjemnie, bo ten... bo ta muzyczka naprawdę była przyjemna. Rozbiłem ten kamień, bo tu się chowa jajko. Tak, już po prostu parę razy tą grę przechodziłem na stopę, żeby się zapoznać. Parę z... praktycznie te... ała. I would go get it, but I don't want to get my fur all wet. Maybe you could get it. You can dive underwater by pressing the square. Dobra. Po prostu przewijam to, co mi wyjaśnia sterowanie. Więc tak, ty nie chcesz sobie swoich chust. Swoich. Swojego futra. Zamoczyć, a może ja nie chcę swoich łusek. Łusek. Zamoczyć. He? Myślałeś o tym? Nie, samolubie. Samolub, no mówię wam, mówię, no samolub jeden. Oraz jest tu... W tej grze był... ponieważ już hakerzy zdołali to... obejść, czyli... wykrywanie pirackie gry. Czyli, że tutaj wam się pojawiała Zoe i ona była takim triggerem triggerem do właśnie całego tego procesu antypirackiego. Otóż ona zmieniała wszystko w grze praktycznie. Przez portale, które prowadziły was do światów, które normalnie by na przykład nie mogły prowadzić, czyli do na przykład kolejnych hub worldów albo do poziomów, które nie powinny się znaleźć w tym świecie. Oraz gra się czasami resetowała. Ale co najgorsze, przy finałowej walce gra po 10 sekundach około nagle się resetowała. Co się okazywało? Wszystkie save'y przepadły. Więc innymi słowem, albo kupujesz grę, albo spadaj. Coś w tym stylu. W sumie to nawet jest dobre. Powiedziałbym, bo... aż szkoda, że Crash i inni nie mieli takich, no w sumie, no wysokich zabezpieczeń, bo... Ej, gdzie jest Hunter? Tam przeskoczył cwaniak. Aha, pominąłem pewnie z nim jakąś kwestię. Dobra. Zauważyliście w ogóle, jak Hunter krzywo stoi? Nie wiem, czy to jest wina wersji Greatest Hits, czy co, ale no patrzcie, on krzywo stoi. Chłopie, plecy ci się popsują. Nogi. No i co wtedy zrobisz? Będziesz płakał. Dobra, nie tłumacz mi, jak działają te portale już. Korzystaliśmy z nich w poprzedniej grze, nie trzeba tutaj nic wyjaśnić, dlatego wszystkie te Zoe porady nie będę wyjaśniał i po prostu je będę przebijał. Wszystko, co po prostu się powtarza, wszystkie instrukcje, to ja będę powtarzał, bo to nie dość, że wam nic nie daje praktycznie, bo już możliwe, że znacie całą tą grę, albo ewentualnie ja później coś powiem odnośnie tego. To jeszcze to zabiera czas dodatkowy. Oraz w tej grze jest usunięty, nieużywany. Jakby debug menu, coś w tym stylu. Który umożliwia nam przesłuchanie wszystkich dialogów z gry. Niektóre można tam znaleźć dialogi usunięte, ale... szczerze, niezbyt one są ciekawe, niezbyt są warte wspomnienia właściwie. Chociaż coś jeszcze pominąłem. A właśnie, jest tu Sparks, więc... Aha, wiem, gdzie pominąłem. Żyłem. I bardziej w tej grze są usunięte po niektóre lokacje, bardziej niż jakieś inne rzeczy warte wspomnienia. Ale jak na razie w tym świecie nie ma nic właściwie. No i 400/400, świat ukończony. Yay, level complete. Prawdopodobnie na tym level complete napisie będę wstawiał ten
fanfar trąbkowy, ale jak go nie wstawię, to nie biczujcie, bo czasem mi się zapomni, albo mi się niby nie chciało patrzeć. Więc rozpocznijmy nasz pierwszy poziom Sunnyvilla. Już 15 minut spędziłem w Hub Worldzie, o Boże. Ale przynajmniej jest wystuprocentowany. Można coś robić dokładnie. Widzicie? I to jest prawdopodobnie Hub Worldy, szczerze powiedziawszy, to chyba będzie jedna rzecz, którą będę robił od razu, a nie nie będę musiał do backtrackować, ponieważ chociaż jest to gra, w którą się najbardziej zagrywałem w dzieciństwie, to przyznam, że jest to moja najmniej ulubiona część Spyro. Czemu? Ponieważ jest w niej tak dużo backtrackingu, że ja nie mogę. O ile w Spyro 2 to jakieś co najmniej dwa poziomy na świat to było backtrackowanie, czyli około do 4 poziomów musieliśmy się wrócić, to tak tutaj to praktycznie każdy poziom musi mi się wracać. To nie jest fajne, ale dobra, rozpocznijmy z nim gadkę. Więc przy okazji dowiedzieliśmy się, jak nazywają się nasi przeciwnicy milutcy, czyli Rhinoki. Nie chciałem tego mówić, bo to by bądź co bądź taki był troszeczkę spoiler, bo wiedziałem, że ten misiu to będzie mówił. Ale no dobra. Misiu. Misiek. Nazwijmy go tak, bo misiu to trochę mi się źle kojarzy. ludzie z livestreamu powinni wiedzieć, o co chodzi. Ale dobra, jak widzicie, została też przywrócona jedna rzecz z Spyro 1. Otóż została przewrócona mechanika wypadania klejnotów z przeciwników. Co przyznam, że nie jest fajne, ponieważ bardziej, nie wiem, było dla mnie satysfakcjonujące te dusze, poza tym nie musiałem się obawiać o to, że po prostu jakiegoś przeciwnika nie trafię gdzieś, nie zauważę go i później dupa muszę się po całym poziomie pałętać, żeby po prostu zauważyć, że nie zniszczyłem jednego przeciwnika. No to jest bądź co bądź troszeczkę chamskie, moi drodzy. Ale dobra, kolejne jajeczko. Vanessa. Są parę animacji tych smoków i później się właśnie powtarzają. Więc nie wiem, pokażę tylko te z tego świata i wtedy już nie będę pokazał, tylko je przewijał. Ponieważ nie są już później warte uwagi. I to jest mniej więcej ten poziom, który nie zrobię po prostu za pierwszym razem. Czemu? Ponieważ muszę tutaj zbacktrackować. Tak, mogłem od razu kupić tą drugą postać, ale szczerze powiedziawszy nie chciało mi się. Nie przemyślałem tego. Przyznam. Nie przemyślałem, ale możemy wrócić. Właściwie to, żeby tak w 100% odblokować taką postać, musimy przejść jej jeden poziom. Po przejściu jej poziomu możemy już stwierdzić, że okej, w 100% odblokowaliśmy. No i później możemy towarzyszyć, ona nam może towarzyszyć w naszych przygodach. Dobra, kurkę tam jakąś. Ogólnie chciałem też, nie wiem dlaczego, ale taka naszła mnie kiedyś myśl, zanim jeszcze zrobiłem Spyro 3, na to by zrobić z wersji japońskiej. Czemu? Ponieważ jak nie wiem, czy to był właściwie fake, ale widziałem film na YouTubie, gdzie w japońskim Spyro 3 tutaj tańczył sobie fake Crash z Crasha Bandicoota. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, kim jest fake Crash, to możecie sobie obczaić let's play'e z od Pomidora, ponieważ on tam już robił erę gameboyową Crasha, przez co on już tam jego widzowie, tam ekskluzywni widzowie, że tak powiem, i ci, którzy nas obydwóch oglądają, wiedzą, kto to jest fake Crash. A jeżeli ktoś grał w japońskiego Crash, Spyro 3 lub Spyro 3 lub po prostu wie o tym, to niech mi powie, czy to jest prawda, ten sekret,
o którym, ten easter egg, o którym przed chwilą wspomniałem. Szczerze powiedziawszy, jestem zaciekawiony, czy to jest prawda. No i właśnie o to chodzi. Jest tu Sheila. Sheila the Kangaroo. Więc no niestety nie przejdziemy tego poziomu, dopóki jej nie odblokujemy. I na serio, po 100% Hubworlda mogłem ją kupić, ale... No bardziej chyba pierwszy poziom zasługuje na to, żeby był jednak Spyro, co nie? No nie wiem, chyba że ja mam jakieś urojenia, że no w końcu Spyro 3, to może jednak Spyro nie powinien być w pierwszym poziomie. Chociaż właściwie... A nie, nie będę spoilerował. Do innej serii. Tej samej firmy, ale inna seria. I pewnie już... Nie wiem... 20% osób oglądających mnie wie pewnie, o co mi chodzi. Dobra. O, Miles! A będzie latał? Nie. Ale ma dwoje skrzydeł, więc coś się zgadza przynajmniej. Jeszcze brakuje per hour. Albo per hour. To by było dobre. Uwaga, muszę podnieść mikrofon. Ja muszę go trochę bardziej dokręcić, bo cały czas zlatuje. Znaczy zlatuje. Nie wylatuje, tylko trochę jest... jakby to powiedzieć... Nie jest dostatecznie dobrze zamontowany, przez co on zniża się. Próbuję to jak najmniej powiedzieć tak, żeby ktokolwiek uznał to za zboczone, więc... Dlatego takie troszeczkę zastanowienia są, co powiedzieć tutaj. Ale dobra. Uii! Ha! Załatwiłem się. No i dobrze, tu jest jeszcze jeden misieg. Ha, pominąłem się. I tak, ogólnie ta gra według mnie postawiła na minigierki. Jest, kto tak sądzi jak ja, to nie wiem, może to wyrazi swoją opinię w komentarzu. Praktycznie, dosłownie nawet, w każdym świecie znajdują się jakieś dwa wyzwania, dzięki którym odblokujemy. I bet you can't catch all 15 of the lizards running around here. Just come back if you want some boarding tips from the master. Jeżeli one running around at the speed of sound, to jestem okej. Okay. Pozdro dla kumatych, ale teraz taki jest 100% pozdro dla kumatych. Więc tak. To jest, no, jak sami możecie zauważyć, jedna z minigierek, które szczerze najbardziej mnie przytrzymywały przez Spyro 3 w moich szczenięcych latach. Tutaj kolejne pozdro dla kumaty. szczenięcych latach. Ponieważ... Bądź jak byłem mały, to strasznie chciałem... się nauczyć na deskorolce jeździć. Jak ją kupiłem, to tak nie mam czasu teraz, żeby się na niej nauczyć, więc... Takie trochę... ironia losu, o. Tak, więc kupiłem moją wymarzoną deskorolkę. No i nie mam czasu w ogóle ćwiczyć na niej jeździć. Znaczy czas może i by się znalazł, ale chęć nie ma. Zbyt nich teraz. Jestem na to za stary. Goddammit. Niestety czasami ta deskorolka odwala niezłe rzeczy. Ponieważ myślelibyście, że deskorolka, kiedy wyskakuje, ma dwa stany. Kiedy klikamy X właśnie na takich powierzchniach, to deskorolka unosi się jak tutaj, bez wciskania kompletnie, żadnego przycisku czy coś. Albo kiedy trzymamy nic kompletnie, to wtedy świruje. Znaczy świruje, leci dalej, kiedy już nie świeci. Nie wiem, czy byłoby to możliwe. Znaczy, prawdopodobnie by było. W realnym świecie, ale... Ale głowy nie dam. Ewentualnie paznokieć, ale głowy nie dam. Więc tak, pierwsze zadanie, że musimy... zniszczyć... nasze ukochane... te, jak one się nazywają? Jaszczurki ze Spyro 2.
Więc asety są tutaj użyte, niektóre ze Spyro 2. No i przeszliśmy za dzień. Za pierwszym razem. A i ogólnie gdybyśmy zeszli z... Gdyby się znalazł taki cwaniak, co po prostu zszedł z deskorolki i próbował sam zniszczyć te jaszczurki, to niestety tak się nie da, przykro mi. Dobra, Emily. Ej, znam nawet jedną Emily. Jeśli możesz wszystkie lizardy bez wypowiedzenia i przed czasem się wypowiedzi, to może być able to scrounge up another egg. It's not gonna be easy though. Więc gdy tak zrobimy, to po prostu jaszczurki się schowają do swoich dziur. Boże, jak to zboczenie zabrzmiało. Ale tak. Gotta catch 'em all. Ha. Więc tak, nie dość, że mamy teraz time attack, to jeszcze musimy zniszczyć bez spadania z deskorolki. To drugie może nie być takie trudne, to drugie zresztą też. Więc nie wiem, czym się nawet mam przejmować. Wystarczy być ostrożnym. I wszystko praktycznie może się udać. I też taktyka jest najważniejsza. Bo jeżeli oczywiście nie trafimy, jak teraz, ja prawie nie trafiłem, by te jaszczurki wiszące w powietrzu, możemy użyć zawsze naszego ataku ogniem, co zwiększa nasz... Aj, god damn it. Dobra. Zwiększa nasz zasięg, dzięki czemu możemy trafić jeszcze w ostatniej chwili. Ogólnie gratuluję Timiemu z tego miejsca, że ukończył swój materiał na temat haków Mario. Osobiście, jeżeli ktoś się zacznie pytać, o, ty mi zrobił haki Mario, a że ty jesteś od Segi, to zrobi jakieś haki Sonika. Po pierwsze tak, gdybym coś takiego zrobił, to by od razu oznaczało, że... Może tak, gdybym od razu coś takiego zrobił, to byłby to właściwie zgapienie pomysłu. Po drugie, nagrałem cały gameplay Somari i jak mi kiedyś Timmy wspomniał, to właściwie chciał mnie wyzwać na to, żebym nagrał to. Więc Longplay pojawi się ten piątek. Oczywiście o godzinie 16, czyli... godzinę przed przed Sonic 25. A czy planuję zrobić jakiś materiał na temat haków Sonika? Może, chociaż bardziej mógłbym to nazwać bootlegi, gdyż hack a bootleg na scenie modyfikującej Sonika to są akurat znacznie różniące się rzeczy. I uwierzcie mi, jest różnica hack a bootleg. Aha, zapomniałem o tamtej szczurce. Jak się tam dostać? Kurde, ale wyobraźcie sobie, żeby na takim korcie... właśnie to jest stadion do igrzysk olimpijskich chyba. Gladiatorskie, ale dobra. Raz w tej grze oczywiście nadal są skill pointy. Więc nie wiem, parę możemy zrobić. Może się uda. I teraz zostaje nam jeszcze jeden challenge, który nie jest obowiązkowy, ale jakbym chciał go zrobić, do skill pointa po prostu. Otóż musimy pobić rekord Huntera. Co jest bardzo proste. Wystarczy mechanika i parę dobrych trików. Więc tak. Każdy trik jest tu liczony jakoś. Ale zawsze są jeszcze inne jego kierunki, czyli na przykład teraz dostałem tyle samo za lewo, co dostałem za prawo do punktów. Poza tym jeszcze musimy tutaj pozbierać kryształy. Co się stało? LOL? Czy ktoś widział, jak się gra nagle zawiesiła? Znaczy zawiesiła, nagle
Nie wiem, jakiś miałem... Lone... A Twisted Line... Niestety z niektórymi trikami to nie działa, ale... Z paroma to jeszcze zadziała na kierunki. Możemy oczywiście jeszcze w lewo i... co? Do przodu i do tyłu, może tak, tak jest lepiej. Pyk, pyk, gatem. Dobra, ciekawe czy pobiję, bo patrząc na to jak mi idzie tutaj. Nie zapowiada się na to, że cokolwiek tutaj uda mi się wybrać. Pyk, pyk. Tak, pobiliśmy. Dzięki temu dostajemy skill point. Przez co dostajemy też dodatkowe... co? Dostajemy dodatkowe życie. Mam takiego one-upa z Mario. Jak już to była mowa o hakach Mario. I swoją drogą szczerze się zastanawiałem, czy był jakiś hak Mario na PlayStation oryginalne pierwsze. Szczerze jest to ciekawe. Nie sądzę, że coś takiego się dało zrobić, bo scena homebrewowa na PS1 była bardzo ograniczona, ponieważ wyszło tylko bodajże 20 modeli PS1 z możliwością programowania na nie. Ha! Z możliwością programowania na nie, więc nie było to łatwe i dodatkowo też jeżeli ktoś wyprodukował jakiś swój program do tego tworzenia, to zawsze jeszcze było właśnie kwestia tego, że... Tak, goddammit. Wow, zauważcie ile już ten odcinek ma minut, a jeszcze nawet nie skończyliśmy pierwszego poziomu. Znaczy, w tym odcinku już go nie skończymy, no. Nie skończymy, bo nie mamy naszej drugiej postaci. Dobra. Czy się jakoś obróciłem? Nie, chyba nie. Albo już mam zwidy. Dobra, nie ma tutaj już nic. I zawsze co lubiłem robić w... za czasów dzieciaka, a co nigdy mi się nie udało, czyli po prostu wlecieć tutaj w ten portal deskorolką. Zawsze myślałem, że jeżeli wlecę tutaj tą deskorolką, to deskorolka będzie tutaj. No jak widzicie, to nie działa. A fajnie było, gdyby ktoś taki hak wydał, że cały czas można deskorolką jechać wszędzie. Byłoby fajnie. Famous Giant Chicken Eggs. Jestem ciekaw, jak ten wasz kurczak musi wyglądać, ale uratowaliśmy Sandersa, Sandała. Ha! Śmiesznie. Sorry. That was the ugliest chicken I've ever seen. No co ciekawe, jak wygląda mamusia. O Boże, nie! Jaka hamowa, nie! O jeny. Ale oczywiście nie zostały tutaj usunięte te cutscenki po ukończeniu poziomu. Co? Nie! Właśnie zostałem wyrobiony w dudka. Ja myślałem... Nie, no to minus 2 na 10 w takim bądź razie gra. Nie, byłem święcie przekonany, że ta gra ma cutscenki, bo bądź co bądź ostatni raz wymagałem chyba 2 tygodnie temu, więc... No trochę czasu minęło, ale no please. Ale bądź co bądź tak ludzie, w następnym odcinku będziemy ratować Shile z rąk Moneybugsa. Swoją drogą to Moneybugs w tej grze to jest na serio sanowa glitch. I tak ludzie, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, na razie i cześć, pa pa!